10 dni temu Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej ujawnił depeszę WikiLeaks w sprawie prywatyzacji służby zdrowia. Przypomnę, że w tej depeszy jest mowa o tym, że w czasie rozmowy z ambasadorem amerykańskim w styczniu 2010 roku premier Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów, powiedział takie słowa, że przewiduje prywatyzację części majątku służby zdrowia i że jest zdania, Bielecki, premier Bielecki jest zdania, że dla amerykańskich inwestorów z doświadczeniem w branży służby zdrowia jest wiele obiecujących możliwości, a przywództwo USA mogło być pomocne w trwającym już teraz częściowym procesie prywatyzacji. Po naszej konferencji prasowej rzecznik Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski powiedział takie zdanie, cytuję za Polską Agencją Prasową: na miejscu posła Balickiego byłbym niezwykle ostrożny przy formułowaniu tego typu kłamliwych tez, bowiem już wielokrotnie wygrywaliśmy sprawy w sądach przy tego typu stwierdzeniach. 10 dni minęło, więc powtarzamy, depesza WikiLeaks jest faktem, a ponadto korzystając z tej okazji, że ta depesza została ujawniona, chcę zwrócić uwagę na dwa fakty, które miały miejsce w ostatnich 7 latach. W roku 2005, kiedy za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej został skierowany do Sejmu projekt ustawy o spółkach użyteczności publicznej, gdzie była bariera przed prywatyzacją, to znaczy co najmniej 75% udziałów w przekształconych w spółki szpitalach miało być zachowane w rękach publicznych, Platforma Obywatelska głosowała przeciw. Ustawa, która weszła w życie 1 lipca i została, prace nad nią trwały w ubiegłym roku, nie ma żadnych granic w prywatyzacji i nasza poprawka zgłoszona w toku prac sejmowych, żeby wprowadzić barierę przed niekontrolowaną prywatyzacją, została przez Platformę odrzucona. I teraz ujawniona we wrześniu depesza, która dotyczy rozmowy ze stycznia 2010 roku, w którym premier Bielecki zachęca Amerykanów do inwestowania i korzystania z prywatyzacji majątku służby zdrowia. Te trzy wydarzenia składają się w pewną całość, więc 10 dni minęło, powtarzamy, że problem prywatyzacji publicznej służby zdrowia istnieje i dlaczego Platforma Obywatelska chce zamieść go pod dywan, dlaczego tak bardzo się boi, dlaczego tak chętnie powołuje się na inne depesze WikiLeaks, a tutaj nawet nie ma odwagi pójść do sądu. Pan mecenas Marek Wikiński. Powołując się na komentarz po wypowiedzi rzecznika klubu Platformy Obywatelskiej, cytuję: zagroził rzecznik klubu Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski. My nie lękamy się gruźb Platformy Obywatelskiej. Pan minister Marek Balicki otrzyma pełne wsparcie prawne w przypadku, kiedy Platforma Obywatelska odważy się pójść z tą sprawą do sądu.